Ta okładka jest dla mnie szczególnie ważna, bo ludzie, którzy się na niej znajdują, nie są tam bez powodu. Mieli determinację, potrafili wykorzystać okazję i według mnie w pełni na to zasługują. Czy uważasz, że zasługujesz na bycie w tym miejscu, w którym jesteś? Absolutnie nie. Zasługuję. Jest o wiele więcej osób mądrzejszych, bystrzejszych, doświadczonych niż ja. Mi się jakoś udało bardziej zabłysnąć w pewnym momencie i teraz lecę na tej momencie chwały. Cierpiałem kiedyś na syndrom tak zwanego oszusta i nadal cierpię w niektórych przypadkach, ale myślę, że to miejsce, w którym jestem, jest tym dobrym miejscem, na które sobie zapracowałem, ale do którego też doprowadziła mnie genetyczna loteria. Urodziłem się w dobrym domu w średniej klasie wyższej, że mam dobre geny, że moi rodzice było stać na to, żeby mnie posyłać do dobrej szkoły i żebym uczył się angielskiego od drugiego roku życia. Syndrom oszusta jest zdrowy, bo syndrom oszusta powoduje, że cały czas masz w sobie trochę pokory i coś zmieniasz. Dlaczego akurat ja? Wydaje mi się, że to jest w dużej części kwestia szczęścia. Że po prostu w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu się pojawiłem i między innymi dzięki sprawnemu marketingowi wziąłem udział w konferencji I Love Marketing, którą kilka razy udało mi się wygrać i podejrzewałem, że to jest to moje szczęście. Musiałem się wystawić, musiałem wyjść ze swojej strefy komfortu. No, ja lubię to robić, nie ukrywam. Czasami się gdzieś czymś pobrudzić, żeby po prostu złapać doświadczenie. Ja tutaj podam przykład, no zupełnie przypadkowe, chociażby spotkanie z Janiną, które zaczęło się od zwykłego przypadkowego maila, którego ona napisała, bo chciała. Przypadek, że Kamil zaprosił mnie, poprosił mnie na scenę I Love Marketing 10 edycji temu, kiedy razem wyszliśmy na tę scenę i wygraliśmy po raz pierwszy. To był przypadek, na który ja się zgodziłem, to znaczy no, zdecydowałem się, że wystąpię z Kamilem na tej scenie, mimo że w ogóle nie wiedziałem, o co chodzi tak naprawdę. Obojętnie, czy nas zwolnili tak jak mnie dyscyplinarnie z roboty, czy chorujesz na zapalenie mięśnia sercowego tak jak ja, że prawie umierasz z powodu desaturacji, to potem sobie układasz to w jakąś piękną opowieść, która pokazuje ciebie jako albo bohatera, albo no, jako mniej piękną, kiedy pokazuje cię jako ofiarę, ale te fakty, które są w naszym życiu, one są niezmienne, tak no, nie chodzi o zakłamywanie rzeczywistości, ale chodzi o takie interpretowanie rzeczywistości. I to jest to, co powtarzam, wracając do marketingu, że w marketingu rzeczywistość nie ma absolutnie żadnego znaczenia. W marketingu ma znaczenie percepcja, czyli to, jak postrzegamy rzeczywistość, jak postrzega rzeczywistość klienta. Uważasz, że zasługujesz być w tym miejscu? Uważam, że każdy zasługuje na to, gdzie jest. Nawet Maciek. Kuba, a ty uważasz, że zasługujesz na to miejsce, w którym teraz jesteś? Zdecydowanie tak. Ciężką pracą. Ciężką pracą. Co oznacza ten śmiech? Pięknie, jeszcze tylko włosy poprawię i będzie cudownie. Co prawda nie tak dobrze jak Janina, ale też doskonale. Akurat im jestem starszy, tym bardziej sprawny marketing oznacza dla mnie marketing zgodny z wartościami, co jest prawie że oksymoronem. Sprawny marketing to jest marketing oparty o dane, bo dzięki temu nie błądzimy we mgle, tylko dokładnie wiemy, jakie działania musimy podjąć, żeby zwiększyć efektywność, a obniżyć koszty. Może być kreatywny, może być zabawny, ale najważniejsze, żeby albo sprzedawał, albo powodował, że aplikacja jest pobierana, albo wizyty w sklepie. Po prostu najważniejszy marketing to taki, który spełnia cele. Wiem, że wszystko, co robimy w marketingu, jest pewnego rodzaju manipulacją opartą na dobrej znajomości albo słabej znajomości wszystkich mechanizmów z ekonomii behawioralnej. Użytkownicy, którzy odwiedzają nasze strony internetowe, zostawiają tych informacji, czego potrzebują, co chcą, bardzo wiele. A my jako ci sprawni marketerzy powinniśmy umieć to przeczytać, wyciągnąć wnioski, zastosować i egzekwować. Będą się sprawdzać ci wszyscy, którzy w każdej absolutnie branży będą mieli sukces, a mianowicie ci ludzie, którzy potrafią ciężko i mądrze pracować. Czyli ludzie, którzy naprawdę potrafią się uczyć, oduczać i dobrze, mądrze analizować warunki, kontekst, w którym są. Przede wszystkim to musi być osoba otwarta na ludzi, na umysły ludzi i musi to być taka osoba, która ma taki zmysł, bym powiedział, psychologiczny, czyli potrafi czytać niektóre zachowania i potrzeby. Będzie dużo miejsca dla dobrych opowiadaczy historii, dla sprawnych opowiadaczy historii, ale myślę też, że będzie bardzo dużo miejsca dla ludzi, którzy potrafią przyjąć model krytycznego myślenia i takiego dobrego, analitycznego oglądu świata.
Ale pewnie też będzie miejsce dla leserów. No. W każdym rynku znajduje się miejsce dla leserów. Kamil, opowiedz o swojej książce. O mojej książce? Moja książka na razie... Kamil nigdy jej nie napisze, bo ma syndrom oszusta, jak my wszyscy, ja też miałam, bo się bałam, że ją wydam i okaże się, że jest tam mnóstwo błędów merytorycznych i że koniecznie nie znam się na tym, co robię. No i było tam parę błędów, ale to jest podobno nieuniknione. Mój wydawca powiedział, że no, robimy błędy i później poprawiamy je w dodruku. Tak całkiem poważnie, to czuję się tak, jakbyśmy zakończyli wielką bitwę, podzielili wielki teren i stwierdzili, że teraz możemy pójść na emeryturę. O, tak się dzieje. Ludziom to zdanie, które uważam, że nadaje się na zakończenie większości konwersacji na świecie, mianowicie nie zesraj się. I ono podsumowuje też trochę moją filozofię, bo ja jestem człowiekiem, który rzeczywiście się często napina, ale od czasu do czasu chcę sobie spojrzeć w lustro i powiedzieć, nie zesraj się, dlatego że po pierwsze, jakby nie patrzeć, jesteś po prostu totalnie malutkim ziarenkiem w wszechświecie, który co prawda ma w sobie atomy węgla te same dokładnie co dinozaury i wiele innych planet. Nie zesraj się, bo naprawdę obojętnie, czy komuś skomentujesz coś nienawistnie w internecie, czy się z kimś poprztykasz, to tak naprawdę ten czas na Ziemi to jest bardzo fajny i przyjazny czas, dosyć ograniczony, ale w tym, co się dzieje we wszechświecie, to absolutnie nie ma dużego znaczenia. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej okładki. Jeśli oglądasz to wideo, magazyn jest już w sprzedaży, także zachęcam do nabycia swojego egzemplarza. Ja tymczasem dziękuję i pozdrawiam.